Magdalena Dubert, MMA Rocks. Jesteśmy na targach FIBE na stoisku MMA Rocks, a ze mną gość specjalny, Michał Materla. Cześć, Michał. Po wielkich bólach witam wszystkich, w sensie w końcu się spotkaliśmy. Tak, dokładnie. Widziałem cię już kilka razy, ale pierwszy raz mam okazję rozmawiać z tobą solo, także dla mnie tym bardziej wyróżnienie. Zacznijmy lekko. Jest drugi dzień FIBE, także powiedz, jak ci się podoba, no bo wiem, że wczoraj spędziłeś tutaj właściwie cały dzień. Jestem pod ogromnym wrażeniem, to przede wszystkim ilości osób, które tutaj przychodzą, są zainteresowane tą całą tutaj otoczką. Jest bardzo dużo firm, które się wystawia, także no, widać, że z roku na rok jest coraz większa frekwencja, świadomość ludzi, jeżeli chodzi o trenowanie, o zdrowy tryb życia, także no, idzie to w dobrym kierunku. Zdecydowanie jesteś jedną z największych atrakcji tego wydarzenia, jeżeli chodzi o sporty walki. Powiedz, dużo zdjęć wczoraj musiałeś sobie zrobić z fanami, dużo autografów rozdałeś? Chyba troszeczkę mnie przeceniasz, ale no to przyjemne jest oczywiście, tym bardziej po moich ostatnich doświadczeniach. Cieszę się, że jednak to zainteresowanie nie opadło. Tak, no właśnie, nie będę już powracała do tamtego etapu, bo myślę, że właściwie na ten temat słyszeliśmy już wszystko, co mieliśmy wysłuchać, także nie będę cię męczyć dodatkowo. Porozmawiajmy o sprawach bieżących. No i zdecydowanie muszę cię zapytać o to, co gruchnęło ostatnio późno w nocy, czyli o potencjalnej walce Michała Materli w UFC. Wielu ludzi mówi, że tych negocjacji wcale nie było. Czy mógłbyś rozwiać ich wątpliwości i powiedzieć, czy faktycznie coś tam na rzeczy się kroiło? Oczywiście była propozycja ze strony UFC odnośnie walki i takiego mocnego debiutu, jeżeli chodzi o tę organizację, bo to od razu była walka wieczoru, ale no jakby było tam dużo szczegółów, które rzutowały na taką, a nie inną też decyzję. Rozmowy i takie szczegóły to oczywiście prowadził Norbi, ale no też z ich strony troszeczkę nieprofesjonalnie, bo wyszli przed szereg i jakby oni uważali to za dobicie targu, gdzie naprawdę to nawet nie było blisko dobicia targu, więc mówię to tak trochę sami nieprofesjonalnie, bo jakby oni często krytykują swoich zawodników za to, że informują na mediach społecznościowych, że dojdzie do jakiejś walki, gdzie jeszcze nie ma złożonych podpisów, więc tutaj sami tak się zachowali, nie? Tak, no właśnie, informacja gruchnęła ze strony właściwie twojego rywala, bo to brazylijskie media zaczęły o tym opowiadać. Tak, dokładnie, teoretycznego rywala, który później zarzucił ci, że odrzucając ofertę, gdzieś tam na pewno widziałeś ten komentarz, można powiedzieć, że jesteś niehonorowy wobec swoich fanów, wobec swojego kraju. Czy mógłbyś się do tego w jakikolwiek sposób ustosunkować? No bo skoro, jak sam mówisz, tak właściwie ten kontrakt, no to był, ale nie był podpisany. No, tak jak powiedziałem, no, tam były jeszcze ustalenia w toku, a oni już jakby poinformowali jako sytuację, która się dokonała i jeżeli chodzi o mojego potencjalnego czy tego teoretycznego rywala, nawet nie będę tego komentował, bo został po prostu wprowadzony w błąd i została mu przekazana całkowicie błędna informacja i kłamliwa, nie? Wybrałeś KSW, także na pewno wielu polskich fanów się cieszy, bo będziemy cię widzieli znacznie częściej. Czy faktycznie nie tylko czy względy finansowe to raz, a dwa, czy no niestety ten zakaz opuszczania kraju, który nadal gdzieś tam wisi nad tobą, to też był jeden z takich elementów składowych, dla której to właśnie postanowiłeś zostać tam, gdzie, no, gdzie ludzie cię znają, kochają i oglądają przez już kilka lat? Na pewno było dużo czynników, które zadecydowało o tym, żeby zostać w KSW. No i teraz jeszcze jedno pytanie z tej kwestii. Gdzieś tam zawsze mówiłeś, że UFC jest twoim marzeniem i w ogóle, jak sam podkreślasz, masz już tam 30 ponad lat. Czy nie uważasz, że to była jakaś taka ostatnia szansa na to, żeby się tam dostać? Czy żałujesz w jakiś sposób tej decyzji, że jednak tu, a nie tam? Jakby decyzja została podjęta i staram się już nie myśleć takimi tego kategoriami, po prostu jestem zadowolony z tego, że będę mógł zaraz znowu walczyć, zaprezentować się i dalej kontynuować moją karierę. No, ja na pewno jakiś tam gdzieś z tyłu głowy cały czas mi będzie tego brakowało, że jednak to nie UFC, no, ale jakby to też nie jest sytuacja jakaś tragiczna dla mnie, no umówmy się, przecież KSW to jest naprawdę ogromna organizacja, która zresztą potwierdziła to galą na Stadionie Narodowym i osób, fanów, którzy będą niezadowoleni z takiego rozwoju sytuacji, zawsze będzie wiele, no ale trzeba patrzeć na więcej takich aspektów niż tylko samo możliwość zawalczenia w UFC. Ja też mówię, mam rodzinę, mam dzieci i nie chciałbym, żeby była sytuacja, gdzie zawalczyłem jedną walkę, a potem zostanę zablokowany, bo tak jak powiedziałem, mam 33 lata i nagle by się okazało, że to by była już na przykład moja ostatnia walka, nie? A mogłoby tak być.
I teraz jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy możesz to zdradzać, ale czy jeżeli chodzi o KSW, to czy to jest podpisany zupełnie nowy kontrakt, czy to jest jeszcze gdzieś tam kontynuacja tego, który był już gdzieś tam u Ciebie w ofercie od jakiegoś czasu? Nie mogę tego zdradzić. Rozumiem, nie będę drożyć tematu. Lecimy dalej. W mediach społecznościowych od razu po Twoim wyjściu z aresztu widziałam, że forma jest, także czy możemy spodziewać się Twojego powrotu do klatki jeszcze w tym roku? Są takie plany w ogóle? Oczywiście, no jakby ja jestem głodny i tutaj mój menadżer oraz, czyli brat oczywiście, Norbert oraz pan mecenas Mysakowski, który jest moim adwokatem, robią wszystko na to, żeby umożliwić mi też, żeby mógł zawalczyć jeszcze w tym roku, nie? Bo to też jest ważne, żeby ten środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczenia kraju i 4 razy w tygodniu dozoru został po prostu jakoś zmniejszony, no bo to dosyć mocno uniemożliwia mi takie trenowanie, chociażby nawet w Polsce, gdzie nie mogę wyjechać na jakiś kilkudniowy obóz w góry, no bo muszę się cały czas podpisywać, nie? Czy jest jakiś potencjalny rywal, z którym chciałbyś się zmierzyć po tym swoim powrocie? Czy od razu chciałbyś celować na jakieś naprawdę duże nazwisko związane z organizacją? Czy jest ci to absolutnie wszystko jedno, bo po prostu twój głód jest tak ogromny, że chcesz wyjść, walczyć, wrócić do tego całego, do tych emocji? Oczywiście nigdy nie miałem jakichś takich sytuacji, gdzie sobie wybierałem przeciwnika, więc to zostawiłem szefom organizacji, oni wychodzą z propozycją, także tak najprawdopodobnie tak samo, no oczywiście na pewno nie chciałbym zrobić kroku w tył. I jeszcze jedno pytanie związane z KSW. Wiadomo już od jakiegoś czasu, nie wiem, czy dochodziły do Ciebie te informacje, że Mamet Halidow właśnie stoczył ostatnią walkę na kontrakcie, że zastanawia się i nad ACB, i nad KSW, i nad zakończeniem kariery. Co Twoim zdaniem powinien on zrobić, jak Ty byś się zachował? No bo przed chwilą Ty sam zostałeś postawiony gdzieś tam, można powiedzieć, w takiej sytuacji, że miałeś 2 organizacje do wyboru. No i czy gdzieś tam z tyłu głowy świta Ci chęć rewanżu? No bo pamiętamy jeszcze, jak ostatnio się to skończyło. Przede wszystkim powinien zrobić to, co jest dla niego najlepsze, no bo musi zadbać o siebie i swój interes, także musi sobie usiąść, zrobić rachunek sumienia i mocno to przemyśleć, co będzie dla niego najbardziej korzystne. Tak samo jak ja już nie jestem młodym zawodnikiem i na pewno jeszcze może dawać nam walki na wysokim poziomie, więc na pewno powinien zrobić, po prostu usiąść i myśleć o swoim interesie, no bo to jest dla niego najważniejsze. I teraz mam jeszcze dla Ciebie 2, może 3 pytania, ale już takie totalnie niezwiązane z walką. Trochę Cię nie było. Powiedz, czy jak zachowali się ludzie, którzy... z którymi gdzieś tam byłeś mocno związany, jak to się odbiło na sponsorach, na takich powiedzmy ludziach, z którymi zawsze byłeś blisko. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć, czy oni trwali z Tobą do samego końca, czy gdzieś tam jednak znaleźli się tacy, którzy po prostu nie wiedząc do końca, jak to się skończy, postanowili się odciąć? To znaczy, to mam chyba ogromne szczęście właśnie to, że ludzie, z którymi jestem związany, którymi się otaczam, no to są na mnie, ze mną większość tych ludzi jest na dobre i na złe. Oczywiście była część osób, która jakby troszeczkę się zdystansowała do tego całego, delikatnie mówiąc, ale mówię, większość osób, na których mi też zależy, oczywiście cały czas była ze mną, wspierała mnie, także to było dla mnie bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sponsorów, to jestem im bardzo wszystkim wdzięczny, no bo taka sama była sytuacja, że nie opuścili mnie w tej ciężkiej sytuacji. Ja po prostu będąc tam miałem spokój taki, że mojej rodziny nic się nie dzieje i ma pomoc z zewnątrz, chociażby od moich sponsorów i po prostu nie muszą się martwić, nie? Bo to było dla mnie najważniejsze. Będąc tam, że ja się nie martwiłem o swoją rodzinę i to było dla mnie najważniejsze, nie? W internecie oglądając gdzieś tam wywiady z Tobą po tym, jak opuściłeś areszt, widziałam takie określenia na Ciebie jak kryminalista, jak, mówiąc brzydko, wypierdalaj tam, skąd przyszedłeś. Czy Ty to czytałeś, czy rusza Cię to w jakikolwiek sposób, tego typu komentarze, że ludzie od razu szufladkują Cię jak najgorszego zbira w ogóle, jaki chodzi po tym świecie? Nie, w ogóle się tym nie przejmuję, no bo jakbyśmy mieli się przejmować tymi anonimowymi hejterami w internetach, no to musiałbym zamiast trenować, to po prostu je odpisywać cały czas. No, taka jest mentalność. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że można być w dzisiejszych czasach zatrzymany i naprawdę sytuacja może być wyimaginowana albo wręcz specjalnie sprowokowana, nie? Myślę, że to musi być pewnik, że taka sytuacja miała miejsce, skoro został zatrzymany. A tak po prostu nie jest, no ale ja robię swoje, mówię, odcinam się od tamtego okresu.
jestem zadowolony, że wróciłem, że są ludzie, którzy jeszcze mnie wspierają i chociażby dla nich chcę pokazać, że jeszcze się nie skończyłem i naprawdę cały czas dążę do tego, żeby dawać dobre walki. A my czekamy na to, żeby te walki oglądać, żeby po raz kolejny słyszeć do góry łeb, kiedy Michał Materla wejdzie do klatki. Michał, ostatnio, właściwie w tym miesiącu kończymy dziesięciolecie. Czy mógłbyś czegoś nam życzyć, już zupełnie na koniec, kolejnych 10 lat może? No przede wszystkim chciałem pogratulować całej tutaj redakcji MMA Rock za upór, za wytrwałość, za konsekwencje. No i fajnie, że jesteście, no bo to jest to najbardziej miarodajne i obiektywne źródło informacji, jeżeli chodzi o MMA. Także no co, wszystkiego najlepszego i 100 lat, nie? Bardzo Ci dziękuję, ja również życzę Tobie 100 lat i no i mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo. Dziękuję Ci bardzo.